No elo, z racji, że wróciła Liga Mistrzów, postanowiłem, że dla Beki stworzymy jedenastkę zawodników, która moim zdaniem na 99,69% wygrałaby cały turniej z palcem w dupie. Okay, let's go. Na bramce będzie stał Olivier Giroud. Pierwszym obrońcą będzie Łukasz Piszczek. Obok Piszczka będzie grał Robert Lewandowski. Co to kurwa jest? A obok Lewandowskiego będzie grał Michał Pazdan. Ostatnim obrońcą będzie Sokratis. Na środku pola mamy istną plejadę gwiazd. Na samym środku Luka Modrić, kolejny zawodnik, który starzeje się. Obok niego będzie grał Zidane. No i ostatnim pomocnikiem będzie Obi-Wan Kenobi. So uncivilized. Wybór napastników nie był łatwy, ale po dokładnej analizie wybrałem napad idealny. Nicolas Penalcruc, Lionel Pepsi oraz Fox i 3. This is awesome! Żeby potwierdzić potęgę tego składu, zagra on mecz z zeszłorocznym czempionem. Kurwa rakiet! Bruh! All my fellas! All my fellas! O kurwa rakiet! All my fellas! All my fellas! A teraz? Ile wskazuje? Ile wynosi jego siła ciosu? Grubo ponad 8000. Niemożliwe, popsuł ci się detektor. Ja pierdolę! All my fellas! All my fellas. All my fellas.